Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki – Przedborski, Sulejowski i Spalski Park Krajobrazowy. Zespół ochrania najcenniejsze fragmenty Doliny Rzeki Pilicy, charakteryzujące się bogactwem przyrodniczym, zróżnicowanym ukształtowaniem terenu oraz bogatą kulturą i tradycją lokalną. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych realizuje też programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży wspólnie z Nadleśnictwem Piotrków, finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jednym z takich programów jest Zwierzątkowo, na które zapraszamy. Witajcie w Zwierzątkowie. To program dla wszystkich, którzy interesują się przyrodą. Zobaczycie, co o świecie zwierząt wiedzą najmłodsi i jak go przedstawiają w swojej twórczości artystycznej. Bohaterem każdej części cyklu będzie jedno zwierzątko, o którym dowiecie się wielu ciekawych informacji. W Zwierzątkowie czekają też na Was konkursy z nagrodami i wiele niespodzianek. Zaczynamy! Bohaterem dzisiejszego Zwierzątkowa jest żaba. Natalia, Wiktoria i Piotrek postarają się dowiedzieć o żabie jak najwięcej. Zobaczmy, co o żabie wiedzą przedszkolaki. Zwierzątkowa sonda. Czy boicie się żab? Czy ktoś z Was miał kiedyś w ręku żabę? Ja. Dlaczego żaby są zielone? No bo tak wyglądają. Po co żabce taki zielony kolor? Dla kamuflażu. A co to znaczy? Żeby się schowała. W trawie. W trawie, żeby nikt jej nie zauważył, żeby wtopiła się w tło. Czy wiecie, gdzie żyją żaby? Wodzie. Gdzie jeszcze żaby mieszkają? W trawie. Czy żaby mogą mieszkać na drzewach? Mogą. Mogą. Nie mogą. 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 Ja nie widziałem. A ja widziałem. Co żaby jedzą najchętniej? Owady, które zjadają różne rzeczy, które co potrzeba. Chwast. Zjadają robaki, które zjadają chwasty. A czym jeszcze żywią się żaby? Jestem może pszczoły. Żaba ma długi język. Żywią się ślimakami. Żaba ma długi język, żeby łapała muchy. Z daleka. Co żaba może złapać tak długim językiem? Pstoły. Czy żaby mają dobry wzrok? Tak. Dobrze, żeby widzieć, gdzie jest bocian. A znacie taką żabę, która nazywa się ropucha? Tak. Ona też umie chodzić po ziemi. Może wiedza przedszkolaków o żabie nie jest jeszcze największa, ale wiersze o żabce recytują na piątkę z plusem. Siedzi żaba na kamieniu, trochę w słońcu, trochę w cieniu. I na drutach biegny ranek robi z pioszki placki Janek.
Pójdziemy teraz na łąkę, aby dowiedzieć się czegoś o żabach od samych żab. Patrz, w końcu złapałyśmy jakąś żabę. Wiesz, jak ją trudno wypatrzeć w trawie? Wiem, bo żaby mają doskonały kamuflaż. To one nie mieszkają w jeziorze? Są różne gatunki żab. Jedne mieszkają w wodzie, jak wasza, a jeszcze inne w trawie, jak na przykład ropucha, a jeszcze inne na drzewach. Żaby? Tak je stworzyła matka natura. Żaby należą do gatunku zwierząt nazwanego płazami. Pierwsze płazy pojawiły się na Ziemi ponad 100 milionów lat temu, ale nie przypominały one dzisiejszych żab. Ich długość dochodziła nawet do 4,5 metra. W Polsce występuje 18 gatunków płazów. Żaby żyją na pograniczu wody oraz lądu, odżywiając się głównie owadami. Większość żab wykazuje aktywność nocną i poluje na owady, które znajdują się poza zasięgiem większości ptaków aktywnych za dnia. Żaby mają sylwetkę charakterystyczną dla wszystkich płazów bezogonowych. Ciało krótkie, spłaszczone, pokryte nagą skórą. Palce tylnych nóg spięte błoną pławną. Język wąski, długi, rozdwojony, wyrzucany i lepki. Żaby są zmiennocieplne, to znaczy, że temperatura ich ciała zależy od temperatury i wilgotności otaczającego je środowiska. Do najlepiej rozwiniętych narządów zmysłu u płazów należy m.in. zmysł słuchu. Wiąże się to również ze zdolnością do wydawania określonych dźwięków, określanych mianem żabich rechotów. Wzrok żaby mają nieco słabo rozwinięty i skupiający się bardziej na ruchu niż na kształcie. Dodatkową cechą pozwalającą na takie życie jest kamuflaż. Żaba wodna żyje przeważnie nad zbiornikami wodnymi otoczonymi łąkami. Ma zielonkawe ubarwienie, poprzecinane ciemniejszymi plamami z jaśniejszą stroną brzuszną. Tylne odnóża żab są o wiele dłuższe niż przednie. Wiosną, podczas okresu godowego, samica może złożyć od 2 do 3 tysięcy jajeczek, nazwanych skrzekiem. Ze skrzeku po pewnym czasie wylęgają się larwy żab, kijanki, które pozostają w wodzie. Przyszłe żaby w tym stadium życia są bardzo dobrze przystosowane do warunków panujących w wodzie. Zaopatrzone są one w ogon, a także w postrzępione skrzela, pozwalające im pobierać rozpuszczony w wodzie tlen. W trakcie rozwoju pojawiają się nogi, a znikają skrzela oraz ogon. Kiedy osiągną już postać dorosłą, opuszczają one wodę, by przenieść się na ląd. Jesienią, gdy temperatura otoczenia spada, żaby zapadają w stan odrętwienia. Mogą tak trwać aż do wiosny, w różnych norach, mułach bądź na dnie zbiorników z wodą. Do życia budzą się wczesną wiosną. Wszystkie one objęte są całkowitą albo częściową ochroną. Obserwując żaby, możemy się wiele od nich nauczyć. Zwierzątkowa klinika. Okazało się, że złapana przez Natalię żabka ma problemy z poruszaniem jedną tylną łapką. Musimy więc odwiedzić lekarza weterynarii w naszej zwierzątkowej klinice. Czy żaby chorują? Oj, moi drodzy, i to bardzo często żaby chorują. Żab jest bardzo dużo gatunków. Ach, przyczyn chorób. Jeszcze więcej. Nieczysta woda, zatrucia, brak prawidłowego pokarmu,
Także trudno mi tu dzisiaj wymienić, brakłoby nam czasu. Ale chorować chorują, tak jak wszystkie inne zwierzęta. Co zrobić, gdy znajdziemy żabę, która dziwnie się zachowuje? Słuchajcie, kochane dzieci, tak jak z każdym żywym, dziko żyjącym zwierzęciem, tak i z żabą postępuje się jednakowo. Nie należy do niej podchodzić, łapać, brać do mieszkania. Należy natomiast zgłosić fakt ten dorosłej osobie, która albo sama się zaopiekuje chorym, dziwnie zachowującym się zwierzęciem, albo zgłosi najbliższemu lekarzowi weterynarii. Czy powinniśmy się bać ropuchy? Nie, ropuchy nie musicie się bać. Ropucha jest bardzo przyjaznym stworzeniem dla człowieka i dla otaczającego ją środowiska. Odstrasza od niej jej tylko wygląd, ponieważ budowa jej pozwala jej przetrwać w środowisku, w którym żyje. Ma specjalne gruczoły, które wydzielają nieprzyjemny zapach. Jest ona momentami, nie zawsze, ale jest taka jak gdyby śliska, oślizgła, ale to wszystko ze względu na środowisko, w którym przebywa, w którym żyje. Czy żaba może złamać nogę? Żaba, kochani, jak każde inne żywe stworzenie, jak człowiek, może złamać również nogę. A kiedy może złamać? Źle skoczy, ktoś rzuci kamieniem, patykiem, który upadnie na jej ciało. Nadechnąć ją można. Wyskoczy tak, jak tutaj przynieśliście w tym pojemniku. Przy nieostrożnym otwieraniu wyskoczy, spadnie na twarde podłoże i może złamać nogę. No właśnie, chyba jedna z naszych żab złamała nogę. Sądzę, że ty masz rację, bo ta większa, bardziej skromna, bo jest szara, lewą nogą tylną nie porusza. I wydaje mi się, że ona może być złamana, ale żeby o tym się przekonać na 100%, proponowałbym, abyśmy zrobili zdjęcie rentgenowskie. Słuchajcie, w waszej żabie nic nie jest. Widzieliście, doktor Michał pokazywał wam zdjęcie już. Noga na szczęście jest cała. Prawdopodobnie źle skoczyła i doznała lekkiego urazu mięśni. Za 2-3 dni będzie wszystko dobrze. Proszę kolego, oddaję żabę. Dziękujemy. Proszę bardzo, jakbyście coś potrzebowali, w każdej chwili możecie na mnie liczyć i przyjeżdżajcie. Pomogę wam, jak tylko będę mógł. Do zobaczenia. No, dziękuję bardzo, do widzenia. Na szczęście naszej żabce nic nie dolega. My idziemy wypuścić żabkę do stawu, a was zapraszamy znów do zwierzątkowego przedszkola. To jest żaba, to fryzjerka, żaba serka, to rusterka. Poskakuje i rechoce, proszę zawieź mi wajkoce. Chcę mieć też przedziałek z boczku i zielony loczek z koczku. A fryzjerka w sercu sma, a gdzie pani włosy ma. Zwierzątkowe doświadczenia. Zwierzątkowa ekipa postanowiła sprawdzić, czy człowiek może dorównać żabce sprawnością. Słuchaj, a jak to jest, że żaba jest taka mała, a tak daleko może skoczyć? Zobaczcie, żaba ma o wiele dłuższe nogi niż reszta jej ciała. O wiele dłuższe niż człowiek. Najpierw sprawdźmy, czy można skoczyć z miejsca dalej niż żaba. Niestety, mimo że jesteśmy od żab dużo więksi, to w skokach z miejsca nie mamy z nią żadnych szans. Żaba potrafi skoczyć z miejsca nawet na odległość 1 metra.
Aby jej dorównać, człowiek musiałby skoczyć aż 18 metrów. Natalii, Wiktorii i Piotrkowi nie udała się ta sztuka. Może Wam się uda? Piotrek postanowił sprawdzić, czy może popłynąć szybciej niż żaba. Dlatego udaliśmy się na basen. Przygotowanie i skok na żabkę do wody. Mimo że Natalia i Wiktoria dzielnie kibicują, Piotr płynie o wiele wolniej niż żaba. Gdy dotarł do końca basenu, żaba już dawno przepłynęła odpowiednią dla jej wzrostu odległość kąpielowej wanny. Niestety i w tym doświadczeniu żaba okazała się lepszym sportowcem. Chyba więc w sprawności fizycznej nie mamy z żabami żadnych szans. Ale ćwiczcie skoki i pływanie. Jeśli komuś z Was uda się dorównać żabce, dajcie nam znać. Napływali w naszym mieście. Żaba pracę ma nareszcie. Gwizdek gwizdkiem macha czapką. Uczy wszystkich pływać żabką. Lecz się martwi co dzień rano. Pytu jej nie rozdeptano. Zwierzątkowe środowisko. Do głównych przyczyn ograniczania liczebności żab należy degradacja środowiska naturalnego. Ogromny wpływ na liczbę żab ma zanieczyszczenie wód spowodowanych głównie dostawaniem się do niej ścieków komunalnych, przemysłowych i z pól uprawnych. Zanieczyszczenie powietrza i występowanie brudnych, kwaśnych deszczy ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju skrzeku i kijanek. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wzmożony ruch samochodowy wpływa na straty wśród dorosłych żab migrujących do miejsc odbywania godów, a także wśród młodych żabek opuszczających środowisko wodne. Najgorszą rzeczą jest zasypywanie śmieciami i ziemią wszelkich małych zbiorników wód stojących, rozlewisk, podmokłych pól i łąk. Także klimat nie szczędzi żab podczas majowych i czerwcowych upałów. Wysychają wtedy mniejsze zbiorniki wodne, w których żyją kijanki. Pamiętajmy, żaby to nasi mniejsi bracia, którymi musimy się opiekować. Zadamy się, żaba psa przewlała. Pod kokaj to psnę poknęła. Lecz choć ciemno było w sali, to ją wszyscy rozpoznali. Bo gdy się publiczna śmiała, głupia żaba rechotała. Zwierzątkowa twórczość. Zobaczmy teraz, jak żabę przedstawiają w swoich działaniach plastycznych nasze zwierzątkowe przedszkolaki. Spróbujcie tak, jak nasze przedszkolaki, zrobić żabki z polnych kamieni. Wystarczy pędzelek, troszkę zielonej farby i nasze kamienie zmieniają się powoli w głowy żabek. Potrzebne będą dwie białe nakrętki do butelki, w których flamastrem namalujemy źrenice żabki. Przyklejamy oczka do kamieni dwustronną taśmą klejącą, doklejamy buźkę i głowa naszej żabki z kamienia już gotowa. Zobaczcie, jakie piękne żabki! Spróbujcie zrobić identyczne. Na pewno Wam się uda.
Nasze przedszkolaki postanowiły narysować rodzinę żabek wypoczywającą nad stawem. Kilka kresek i mamy staw, a obok niego siedzi cała żabia rodzina. Zobaczcie, jak pięknie śpiewają. Pamiętacie, jak nazywają się takie śpiewy? To oczywiście żabie rechoty. Teraz już wiecie, dlaczego mówi się rechocze jak żaba? Posłuchajcie. Zobaczcie, jakie piękne żabki.